Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie, Frostpunk po raz kolejny, gdzie dymy się dzieją, proszę państwa. Naszym zadaniem jest wyeliminować podziały, czyli wyeliminować pielgrzymów. Mamy na wolności 1300, może do więzienia ich wsadzać. I musimy ich wszystkich po prostu wypitolić. Przygotuj nowy dom. Okej. Okay. A ja bym po prostu ich potępił albo coś takiego. Odrzucono przez miasto, odrzucono ich wizję. Bardzo dobrze. Przydziel totalną policję, popraw ich pozycję. Cyk. Tu jeszcze 21. Potęp. Dopiero za ten. Jakąś. Kurczę, tutaj też tych mam słabo. Nie lubią wszyscy. No zobaczcie, jak to tu się dzieje. Lekki wzrost. Bitwy. Aha, bo tu się dzieje. Centrum grzewcze? Nie, nie chodzi o centrum grzewcze, chodzi o to. Ale tu chyba już chroni. Rozmieść strażników, aby chronili budynki tej dzielnicy przed zniszczeniem. Zaprowadź pokój. Ja nie mogę tutaj zrobić bitwy. A, bo tu się teraz biją. A chroń? Zróbmy, chroń. Priorytet ochrony dzielnicy. Wojna domowa. Zarządco, strażnicy czekają na rozkazy dotyczące ochrony tej dzielnicy. Mogą sformować kordon wokół kluczowej infrastruktury, powstrzymując przed jej zniszczeniem. Mogą też skupić się na ochronie cywilów, co ocalić ich życia. Chroń dzielnicę. Jeśli nasza zostaje zniszczona, pożera nas mus. Naszym chroń ludzi. Relacje nieznacznie. A, tylko że wtedy bym potrzebował więcej strażników. No dobra, chroń ludzi, powiedzmy, nie? Oczywiście weźmy to, odpauzujmy w końcu. Tam się jeszcze też coś dzieje. To są jakieś rzeczy. Ofiary w walce. Zarządco, 289 członków frakcji niezłomni poniosło śmierć w niedawnej bitwie. Zostali przytłoczeni, gdy ich przeciwnicy ruszyli do ataku. Doprowadzi do ostatecznego tego, że jedna ze stron wymorduje przeciwną frakcję. Znaczy więcej ofiar. O kurde. Krytyczne napięcie. Znacząco napięcie osiągnęło stan krytyczny, przez to miasto grozi upadek. Rozłoszczony tłum okupuje ulice, a w mieście panuje kompletna samowolka. Ludzie przestali wierzyć w to, że potrafisz rozwiązać liczne problemy. Musisz obniżyć napięcie do poziomu poważne, zanim miasto upadnie. Napięcie poważne, no to już jest obniżone, powiedzmy. Kurna. A co tutaj daje tu? Lekki wzrost ogólny. Ferwor akcji, poważna degradacja. No to byśmy musieli zbudować tak naprawdę więcej. Znaczy ja mogę areny walk? O, areny walk też mogę pobudować przecież. Areny walk też mogę pobudować. To powinno nam obniżyć napięcia. Dobra. Plus degradacja, czyli mógłbym zrobić też w mieszkalnych nie dystrybutor ciepła, tylko te wieże wentylacyjne. Na przykład tutaj, nie? Cyk. Dobra. To tak będzie to zrobione. Nowy Londyn. Dobra, to tak to zrobimy. Tutaj naprawianie. Tutaj. No właśnie, tutaj też by się przydała naprawa, tylko trwających bitew. No właśnie, bo tu te bitwy trwają. A mógłbym tu chronić dzielnicę.
A, i tutaj chcą od razu tych mechanicznych, dobra, przegłosować. Zmechanizowani zwiadowcy, o właśnie. To wszystko łatwo przejdzie, cyk. Rozumiem. I mamy zmechanizowanych zwiadowców. To ci chcieli, nie? Żeby to od razu zrobić. Dobra, czy ja mógłbym im jeszcze jakieś przyznać, bo sobie złóż obietnicę. Zobaczmy. Zbuduj zmechanizowana siła roboczej, opracuj... Opracuj co? Bastiony wydobywcze? O, odmów. Wydajność produkcji posterunków wzrasta. Dobra, ja to akurat bym chciał. To wydaje mi się bardzo fajne, Frostland. To jest tu. Bastiony. Wydajność produkcji wzrasta posterunków. Dobra, cyk. Tu są bitwy. Czy ja mogę to jakoś pacyfikować tutaj, cholera jasna? Punkt logistyczny szyb... Czekaj, budynki, punkt logistyczny pionierów, siedziba survivalistów. To jest to? A, tu załóż kolonie. A, to jest to, co odkryłem wcześniej. No dobra, to zrobimy tutaj kolonię w takim razie, nie? Tylko zrobimy sobie tutaj od razu mosty powietrzne. Cyk, cyk, cyk. Dobra, wygońmy tych kurde typów stąd. Bo mnie normalnie denerwują tutaj. Wiesz, napięcie to poważne. Opcja jest zakoń działania bitwy w dzielnicach. Przyspiesz zwycięstwo. Dobra. Mamy to. Mamy siły trochę. Budynki, punkt logistyczny pionierów. Punkt logistyczny pionierów im nie pasuje, nie? Siedziba survivalistów też chyba nie pasuje, nie? Zobaczmy, które budynki jest znaczny wzrost. Siedziba survivalistów i punkt logistyczny. Pielgrzymi biorą jeńców, walki się rozprzestrzeniają. Każ strażnikom uratować więźniów. Będą ofiary. Zapłać okup. Nie. Cyk. Kij tam, że będą ofiary. Ale dlaczego nie mogę? Żegnano kryzys. Udało ci się zapobiec kryzysowi spowodowanym napięciem. Oh yes. Tylko tutaj jeszcze coś chcą. Stop the violence now. Dobra, to tutaj jeszcze. Opracuj bastiony, to teraz robię. Robię też, co oni tutaj coś chcą? Nie. Ojej. Musimy zrobić też postęp. Aha, i teraz tak. A to jest nieznaczny wzrost. Znaczna degradacja. Czy ja mogę im, kurde, tu coś robić? Więcej wojska. Więzienia może mogę pobudować.
Tymczasowe wstrzymanie walk. Położyłeś kres wszystkim bitwom w swoim mieście. Możemy spodziewać się wytchnienia od przemocy na kilka tygodni, ale dopóki istnieją bojownicy, nie zostanie znalezione żadne trwałe rozwiązania konfliktu, walki wybuchną ponownie, prędzej czy później. Wojny domowe zaczną się na nowo, jeśli będziemy zbyt długo zwlekać z rozwiązaniem konfliktu. Dobra, ile tam ich jest? No, są zadowoleni, że dotrzymałeś słowa. Dobra. Tu muszę to naprawić. Czy ja mogę budować więzienia? Zakład karny, o. Zakład karny. To wszystko mamy na plusie, to dobrze. Ile na wolności? 802. Ich coraz mniej tak naprawdę. Przyjdzie tam nową pozycję, zmniejsz ich liczbę. Porzuciło sprawę. 110. Zabici 515. No i elegancko. A tu jest udziel poparcia? Dopiero będzie za jakiś czas. Potem też mogę. Cyk, znowu stracili. Co tam się dzieje w tej radzie? Posterunki na Frostlandzie, bastiony wydobywcze. Dawaj. Przegłosujemy. Nawet nie muszę się za bardzo starać. Rozumiem. Elegancko. Dołącza do frakcji. Co? Z desperacji lub... Ale dołącza do frakcji tej. Co tu się kurde dzieje? Co tu się dzieje? Dobra. Cyk. Jak to w ogóle wygląda? Zakład karny nieznaczny. Wzrost. Oj tam. Nie, już nie marudźcie tam. To jest źle. Jest dobrze. O! Postęp. O! Postęp. Zreorganizujemy nasze miasto tak, aby zautomatyzowane mogły wykonywać większość pracy w celu jeszcze większej produkcji. Zarządca może wydać rozkazy, aby automatony zaoryły się w mieście. Okej, odblokowuje miasta Chmara, dzięki której automatony mogą przejąć kontrolę nad miastem, tym samym zwiększając wydajność i znacznie redukując degradację kosztem życia krzywdzenia osób. Dawaj. Robimy to. Cyk. Fundament postęp przyjęty. Cyk. O, ci się cieszą. Dziś tutaj zbudowałem zakład karny, tylko teraz czekajcie. Nie wiem, gdzie on był tu teraz. Tu? Jest zakład karny. Przeprowadź łapankę wśród frakcji pielgrzymi. O! Cyk, łapanka. Araszt na zewnątrz, łapanka. Znacznie taniej i szybciej będzie wyłapać i deportować członków grupy pielgrzymi, niż przekonywać ich, aby sami wyjechali. Aresztowanie tak dużej liczby osób wymagałoby wielu kosztownych więzień. Moglibyśmy trzymać ich w zewnętrznych klatkach. Oczywiście, tylko do chwili zorganizowania deportacji. Co tak myślisz? Oczywiście, że tak. Na zewnątrz! Mendy jedne. Aresztowani 7. No i to mi się podoba. Łapanka robiona. Łapanka na świeżym powietrzu. O, proszę bardzo. Cyk. Mamy ich. Dobra. Teraz tak. Żeby więcej żołnierzy. Aresztowanie bojowników, wojna domowa. Zarządco, zatrzymaliśmy grupę brutalnych bojowników frakcji. Na razie zostali wtrąceni do więzienia, ale nadal członkowie swojej grupy, ugrupowanie i obywatele naszego miasta. Możesz zdecydować, co z nim się stanie. Aby zdecydować o losie zatrzymanych, musisz użyć akcji społeczności Zdecyduj o losie aresztowanych. Gdzie to jest? A, tu są aresztowani.
wygna ich. Zmuś... Gdzie? Czekaj, co? Zmuś, aby przejrzeli na oczy. Dołączą podobnie do podobnie myślących jednostek. Zrekrutuj. O, do porządkowych. Zrekrutuj. Proszę bardzo. Zrekrutuj porządkowych. Cyk. Dobra, więcej będę miał jednostek fervor akcji. Potem. Dobra. Na razie jest słabo. Właśnie jak to wygląda teraz tutaj? Czy tu już wyśli kolonistów? Tak, jest. Cyk. Dopilnuję, by kolonia zaspokoić. No to jest akurat łatwe też do zrobienia. Tu się coś dzieje. Co tu się znowu dzieje? Napięcie katastroficzne. Lekki wzrost, znaczna degradacja, zewnętrzna łapanka. Poważny wzrost. Okej. Dobra, Jeffko Idei teraz jeszcze. Miasto Frostlandu, społeczeństwo. Zasoby. To już zbadano. Miasto. Zbadano. Ogrzewanie. Dobra, czekajcie. Co jeszcze mogę obiecać tym, żeby oni mnie chociaż lubili? To mogę im dać kaskę. Złożyć obietnicę. Użyj zdolności chmary robotów. Buduj, opracuj. Dobra, użyj tego. Ja bym chciał to użyć, tylko czekaj. Jak to się... Gdzie to można użyć? Szybka filtracja. O. Cyk. Obniżymy trochę tego. Właśnie, a gdzie my możemy tych automatonów w takim razie użyć? Bo nie bardzo teraz zrozumiałem w takim razie, gdzie ja mogę tych automatonów użyć. Mam jeszcze sporo żarcia. Na wolności 210. Coraz mniej tych ziomeczków, nie? A, zapisywanie. Się chwilę za... ten. Tu nic nie mogę zrobić na razie. Na razie też nie. Udziel poparcia. Cyk. Dobra, czekaj. Co to znaczy chmara automatonów idzie? Ja tutaj mówię. Naprawia wszystkie dzielnice. Cyk. Użyte. Trochę ludzi poumierało, ale trudno. Taka jest... Miasto. O, czekaj, co tutaj się spowoduje? Konflikt w społeczeństwie? Społeczeństwo. Reparacje za przestępstwa. Eksperymenty na przestępcach. O! Przestępczość spada. Zaproponuj. Ja chcę to, żeby to zostało przegłosowane. Moi kochani. Moi kochani, czas zrobić eksperymenty na ludziach. Znaczy na przestępcach. No i elegancko. Dobra. Niewielka degradacja. Dobra, degradację sobie chyba jakoś trochę poradziłem. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Jeszcze jednego, jeszcze tu byśmy mogli też włączyć jeszcze jedną filtrację. Co tu się dzieje? Tu się coś dzieje, tak? Tu. Ines Franklin, 37, człowiek frakcji pielgrzymi. Sprawdza nośność. Cóż, lepsze to niż tkwić w tamtej drugiej dziurze. Nie chcieliśmy się tu przeprowadzać, a już na pewno o to nie prosiliśmy. Jesteśmy pośrodku niczego. Zamarzamy, a tu żadnych drzwi nie da się zamknąć. Ale jesteśmy tu wolni. Reszta jakoś się ułoży. Pierwsza grupa wygnanych. No dobra. Ale dobra, to mogę im tutaj, tak? Mogę im tutaj przekazać też kontrolę. Dwaj swoich budowniczych. Nie wiem, czy ja bym chciał im przekazywać kontrolę, tak szczerze powiedziawszy. Moglibyśmy im po prostu tutaj, wichrowe wzgórza, różne rzeczy porobić. Przede wszystkim na przykład benzyn. Tak? A nie węgiel. Czy to jest na węgiel? Nie no, czekaj, kurczę, zero chcę. Zero! Chcę tutaj ropę dać. To jest generator na węgiel? Mieszanka paliwa. Nie, można też ten. Co oni tutaj? Jak włączyć ten generator? O, pielgrzymi wyeliminowani. Frakcja została usunięta z miasta Nowy Londyn. Kilku jej przedstawicieli zostało jednak w kolonii wichrowe z rzosowisko. Możesz poświęcić więcej czasu na zapewnienie im rozwoju w nowym domu, jeśli chcesz. Jeśli nie, nadszedł czas, aby ogłosić zwycięstwo i zdecydować o losie tych, którzy aresztowałeś. Okej, okay. Ogłoś zwycięstwo. Los w twoich rękach. Zagrożenie ze strony frakcji minęło. Pozostało ci ostatnie zadanie. Zadecydować o losie osób, które aresztowałeś. Aha. Aresztowanych tylko jeszcze muszę. Czyli tu są tylko pielgrzymi. Wiecie co? Macie to, gówno. Jest wasze. Tam se żyjcie. Gnoje. Nie ma pielgrzymów, faktycznie. Aresztowani? Zadecyduj los. 39. Dewortuj ich do kolonii. Zmuś ich, aby przejrzeli na oczy. Wydocha z mojej tej frakcji. Osiągnięto jedność. Wrogowie pośród nas zostali unicestwieni. Jesteśmy teraz jednością bez brutalnych podżegaczy, którzy mogliby zburzyć ten okupiony krwią monolit. Miasto nie upadnie. Nasz koniec. Droga wygnania. Czymże jest miasto, jeśli nie bezdenną otchłanią chciwości? Ci ludzie błagają nieustannie każdego dnia i każdej minuty, wyciągając lepkie od miodu i tłuste od mięsa dłonie po więcej. To za zuchwałość. A kiedy przyszli do siebie, pełni pychy i roszczeń, stawiając żądania swojemu miastu, jak można było cię wynić zadanie im absolutnego minimum? Rzuciliśmy im chłapy. Jeśli tak bardzo chcą zbudować miasto, niech to zrobią. Jeśli im się nie uda, to wyłącznie ich wina. Odniosłeś sukces i słusznie wygnałeś swojego przeciwnika. Miasto przetrwało. Oh, his! To jest mistrz. Miasto nie upadło. Nowy Londyn żyje. Pielgrzymów nie ma. Nowy Londyn wiecznie żywy. Stanąłeś po stronie frakcji niezłomni i wygnałeś frakcję pielgrzymi. Nowy Londyn umacnia swoją pozycję jako miasto porządku. Wszyscy wstają i salutują. Dokładnie. Ty, to jest koniec? Koniec chyba. Może chciałeś, aby wszyscy żyli ze sobą w zgodzie? Sparłeś frakcję niezłomni w ich wizji przyszłości. Może naprawdę dałeś z siebie wszystko? 840 zostało pozbawionych pracy przez automatony?
miejsca pracy zostało zastąpionych. Pozbawionych miejscach pracy. Czyli 19, 18 tysięcy bezrobotnych. Może myślisz, że niezłomni zbudują lepszą przyszłość? Wydrążono Winterhome, tak jak chcieli niezłomni. No tak. A co chodzi? Jak teraz wszystkie moje te są... A może musiałeś działać, bo inaczej miasto by upadło? Liczba postronnych ofiar w wojnie domowej 140. 3 uszkodzone dzielnice. 536 z frakcji pielgrzymi w drodze do kolonii, 335 deportowanych siłą, 0 poległych w walce. Warunki w kolonii fatalne. Setki umierają w pierwszym roku. Trudno. To ich życie. Ja im to oddałem. Ja im oddałem, że sobie niech robią co chcą. A może... Lily May, 14 lat, uczennica. Powołana do niezłomnej młodzieżówki. Matka wysłana do kolonii. Trenuje ciężko, aby przestać o niej śnić każdej nocy. Będzie miała godne podziwu wskaźniki przeżywalności w jej w technikach przesłuchań. Lily May wyćwiczona. Coś mi się wydaje, że dodatek może być związany z tą Lily May. A może okłamujesz samego siebie? Nigdy w życiu nie okłamuję. Lily May będzie dobra. To będzie moja następczyni. Czyż nie każda utopia jest dystopią dla kogoś innego? Oj tam. Kunic. Kurde, nie spodziewałem się, że ten akt rozdział piąty tak szybko pójdzie. Koniec, no faktycznie. Strasznie szybko nam poszło. Nie wiem, czy dlatego, że my byliśmy jakoś dobrze rozwinięci w tych prawach czarnych i tych innych takich ciemnych interesów. No bo miałem... Kurczę, miałem nadzieję, że te walki tutaj trochę... To będzie ciężej ich przekonać i tam wyrzucić ich z naszego miasta. A tu było dosyć łatwo. Ile tu? Z 20 minut tam to zajęło? 20 parę minut? Góra pół godziny, licząc tak jeszcze powiedzmy... Końcówkę ostatniego odcinka. No ale dobrze, no udało nam się. Udało nam się przejść. Ale kurczę, te ostatnie rozdziały jakoś tak miałem wrażenie, bardzo szybko nam mijały. Bardzo szybko... Nie wiem, mam takie trochę te po tych późniejszych... ten czwarty, trzeci w sumie też chyba to szybko nam poszedł. Ale czwarty, piąty to po prostu po jednym odcinku chyba. To nawet niepełnym. Jakoś tak za szybko. I teraz moje pytanie właśnie, czy to za szybko poszło, bo ja miałem jakoś tam te prawa radykalne bardzo rozwinięte i to dlatego szybko poszło, czy to po prostu jest tak prosto? No nie wiem, wydaje mi się, że coś za prosto. Ja liczyłem, że tutaj będzie trochę, no, trochę nam da po twarzy. Jeszcze Cyberpunk. I się trochę zawiodłem, powiem szczerze. Ale ogólnie, jeżeli tak bym powiedział, to gierka naprawdę na plus. Gierka na plus, natomiast kurczę, no nie wiem, no jakieś mam takie... Mam taki niedosyt po tej całej końcówce tego czwartego rozdziału, piątego. No nie wiem. Może jakbym chciał budować kolonię Winterhome. I tak samo kolonię bym chciał zbudować w tym... W nowych wrzosowiskach to może by dłużej trwało, ale chociaż z drugiej strony zbudować tylko domy i tam takie inne tam rzeczy, to nie wiem, czy to tak by trudno ten. Tylko, że to wtedy bym musiał iść w pielgrzymów, a ja nie chciałem w pielgrzymów. Dla mnie byli niezłomni ważni, twarda ręka i tym podobne. No dobra, ale tak ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to jest na plusik gra. Wiem, że dużo osób narzeka, że to nie jest to samo, co jedynka, ale moim zdaniem to jest plus, bo to właśnie pokazuje, że twórcy potrafią rozwinąć grę. I żeby dwójka to nie była jedynka, tylko że z numerem 2, nie? Żeby to nie było to samo, tylko z numerem 2. I tutaj myślę, że im to wyszło genialnie. Przynajmniej takie jest moje zdanie. I widzę dużo ludzi też, widzę, no, daje plus tej grze. Chociaż, no, dużo ludzi, spora część może ludzi, może nie tak, jakby ma z tym
problem, że to nie jest to samo co jedynka, ale znaczy i też jest takie przekonanie wśród ludzi, że teraz nie masz osobistych tamten, że ludzie są duchy, że tutaj nie ma ludzi, tutaj tylko są liczby. No wiadomo, jest tutaj więcej ludzi, bo tutaj liczymy w tysiącach tych ludzi, tak? No ale z drugiej strony cały czas mamy te informacje o jakichś osobistych tragediach tam ludzi, osobistych historiach. Tak jak choćby też tą Lili Mai tutaj na końcu mieliśmy. I każdego członka rady też możemy kliknąć z imienia, nazwiska, poczytać, czym się zajmuje, coś tamtego. Tak więc ci ludzie tu są. Jak ktoś chce, może przecież równie dobrze tutaj każdego z członka rady poczytać, kim jest, jak ma na imię, ile lat i dlaczego się i dlaczego tam jest, nie? Tak więc ci ludzie tu są, jeśli ktoś chce. Tak więc myślę, że to jest nietrafiony trochę argument. Znaczy wiem, o co im też chodzi, że tutaj, że w jedynce strata każdej jednostki to było czymś, co miało boleć. Tutaj, no... No, i są już ich tysiące. I ty mówisz... Ha! Setka stracona. Trudno. Dojdą następni, nie? Ale, no... Chociaż grałem na tym drugim poziomie, oficerze. Może trzeba było grać na jakimś większym poziomie. Bo z drugiej strony czułem trochę, na czym... No, grałem niby na tym takim normalnym poziomie, nie? Ale czułem, że tak trochę za łatwo jest. Przynajmniej później, bo prolog przegrałem przecież raz, nie? I na przykład powiedzmy, że było też gorąco pod koniec, jak no, straciłem kilka, co najmniej kilkanaście tygodni na to, żeby budować dzielnicę mieszkalną w Winterhome, której nie powinienem. To i tak było jakoś łatwo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, moi mili państwo, dajcie znać, co wy myślicie w ogóle o tej grze. Czy wy jesteście tym teamem, który mówił, że to nie to samo co jedynka, gówno. Czy jesteście może tym teamem, który tak naprawdę na plus dajecie to, że ta gra się rozwinęła pod względem tym, że jest inna od jedynki, a nie, że jest to samo co w jedynce, tylko z numerem 2, nie? Bo myślę, że... Nie, ja mam... Ja to... Czy bym chciał takie coś jak jedynka? Być może. Jakieś rozwinięte pomysły, ale to wtedy by nie były jedynka, tylko dodatek do jedynki, nie? A tak myślę, że dwójka została tak rozwinięta w taki sposób, że... Frostpunk 2 Babies? Co? Dzieci frostpunkowe? Co to za dzieci? Pec. A, jakieś pecy też. Zwierzaki. No, ale tak myślę, że ta dwójka została rozwinięta właśnie w taki sposób, żeby pokazać, że ten cały Frostland się rozwija. I że jest coraz więcej. A, kontynuuj. Scenariusz. No tylko mamy ten jeden. Faktycznie te 5 rozdziałów. No cóż. Dziedzictwo Nowego Londynu. Czekamy w takim razie na inne scenariusze. Tu można też taki tryb nieskończonej gry, czyli budowniczy utopii. Czyli taki sandbox, że możecie bez końca grać, nie? Sobie uruchomić. No ja no nie będę grał w to. Raczej, bo ja jestem zainteresowany też jakby całą historią. Dlatego no będę czekał, wyczekiwał na kolejne dodatki. Bo wiem, że na pewno jakieś będą. Nie wiem, czy tam było 3 przewidziane dodatki? 2? Nie pamiętam. Wiem, że jak się kupowała tą wersję Deluxe, to tam było też, że wszystkie dodatki będą też dostawane, nie? Jak się kupiło tą wersję tą z wczesnym dostępem. Dobrze, moi mili państwo, dajcie znać koniecznie właśnie w komentarzach, czy wy wolilibyście zobaczyć Frostpunka taki, jak był w jedynce? Czy na przykład też jesteście zdania, że fajnie się rozwinął ta dwójka w taki w trochę inną stronę, bo tutaj też mamy, wiadomo, politykę bardziej niż budowanie sama. Jedyne, co bym też się doczepił, to trochę czasami mało czytelny interfejs. Ale ogólnie i tak myślę, że jest na plus. Tak więc, mili państwo, mili panowie, mili panie, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście ze mną do końca. I do zobaczyska, mam nadzieję, w innych seriach. Nara!